Witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiejszy odcinek będzie opowiadał o moim pierwszym wyjeździe z pontonem nad jezioro Dąbskie w Szczecinie, w okolicach Szczecina. I będziecie widzieć, jak to wszystko wyglądało. To był mój pierwszy raz z pontonem i pierwszy raz pływałem z silnikiem elektrycznym. Ogólnie praktycznie był to pierwszy raz na wodzie, taki samodzielny. Minut, ponton gotowy. Teraz zakładam tylko silnik, biorę graty i próbuję ładować. No i pierwszy raz na wodzie. Musimy się ogarnąć. Włączam silnik. Chowam wszystko do torby. Klucze. Pingwin w kurtce i kurtce, no ale tak trzeba. Sprawdzamy, jak to funkcjonuje.
No i tak wyglądał mój pierwszy wyjazd z pontonem. Jestem bardzo zadowolony z pontonu. Wykonanie jest dobre. Z tego co oglądałem, jest lepsze niż w barku, którego chciałem kupić, też jest niedużo tańszy. I ja jestem bardzo zadowolony. A co do moich zachowań, były to pierwszy raz i widzieliście to tak, jak było naprawdę, a nie tak, jak było wyreżyserowane. Wszystkie moje błędy wynikają z niewiedzy i z tego, że nikt nie mówi, jak to dokładnie jest, a zresztą tego się nie da powiedzieć. To po prostu trzeba przeżyć. Zmęczony. A dlaczego zmęczony? Bo jak się robi coś pierwszy raz, to człowiek się męczy 500 razy bardziej niż robiąc to któryś raz z kolei. Jestem zadowolony, wszystko dało radę. Jedynie muszę wymyślić jakiś sposób na składanie pontonu i chyba muszę kupić jakieś pasy, żeby sobie go ściągać, bo zostaje z tego za duży klamot i nie daje rady tego ładnie do torby wpakować. A co do miejsca, gdzie można zbudować, no powiem wam, że naszukałem się. Jezioro Domskie jest bardzo duże w okolicach Szczecina, ale nie ma gdzie. Nie ma plaży ogólnie dostępnych. Wszystko jest pozamykane, powykupowane. Po prostu tragedia. Na Google Mapsach, jak się patrzy, są plaże, ładnie wszystko, ale nie widać, że to jest za płotem ani coś takiego. Dlatego naszukałem się, no i w sumie 20 coś kilometrów od Szczecina musiałem odjechać, żeby znaleźć miejsce do skipowania. Jest to miejsce, które wam umieszczę w pineskę, bądź opis, gdzie skipowałem, gdzie spuszczałem na wodę. Jest miejsce do skipowania łódek i jest takie obok miejsca do skipowania łódek. Jest takie miejsce, gdzie można spokojnie sobie ponton zeslipować i nikt nie przeszkadza. Ja wiem, że w lato będzie inaczej, że to będzie po prostu wszystko no, bardziej zajęte, ale no, już trzeba szukać takich miejsc, jak będzie lepsza pogoda, bo dzisiaj jak wyruszałem, wiało mocno i teraz jak spływa